Raz, raz. Halleluja! Kochani, zatrzymajcie się i posłuchajcie. Nazywam się Damian Lorek i jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy tutaj po to, aby wam powiedzieć dobrą nowinę. Aby wam powiedzieć Ewangelię. Aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest żywy. I jestem tego dowodem. I jestem świadectwem tego, że Jezus Chrystus zmartwychwstał i Jezus Chrystus żyje. Kochani, moje świadectwo jest takie, że 8 lat byłem uzależniony od narkotyków. Miałem pustkę w sercu i tą pustkę próbowałem sobie wypełnić wszystkim. Alkoholem, dobrymi narkotykami, seksem, imprezami. Wiele innych rzeczy bym wymieniał, ale tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, że pewnego razu, gdy przedawkowałem narkotyki, to zawołałem do Boga. Że jeżeli jesteś, jeżeli żyjesz, to mi się objaw i ogarnij moje życie. I wiecie co? I stało się, wiecie? Przyszedł do mnie Bóg, przyszedł Jezus i powiedział, że ciebie kocham, Damian. I ja za ciebie umarłem. Umarłem za każdą patologię, w której żyjesz. A po 3 dniach zmartwychwstałem. I wiecie co? Tak mnie to dotknęło, że ja na drugi dzień się obudziłem. Ja byłem zupełnie inną osobą. Głód narkotykowi odszedł. Wszystkie zniewolenia odszedły. Dlatego tu dziś jestem, aby wam powiedzieć, że Jezus Chrystus jest żywy. On wyswobodził moje życie. Moje życie diametralnie się zmieniło o 180 stopni. To Boża miłość. Boża miłość przemieniła moje serce od wewnątrz. Kochani, religia w tym kraju wmawia człowiekowi, że trzeba być dobrym. A po krótkim czasie, gdy spotkałem Jezusa na swojej drodze, gdy zacząłem czytać Biblię, to wyraźnie tam przeczytałem, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynku. Kochani, jeżeli staracie się i myślicie, że pójdziecie do nieba, że jesteście dobrymi ludźmi lub zrobiłem coś dobrego dla sąsiadki, sąsiada, męża, to nie to. Jezus wyraźnie powiedział, aby wejść do nieba, musisz narodzić się na nowo. I ja w 2015 roku narodziłem się na nowo, prawdziwie. Wypełnił mnie Duch Święty przez co? Przez wiarę. Przez to, że ja uniżyłem się. Zaprosiłem Jezusa do swojego życia. Uznałem Go, że jest Panem, że jest Zbawicielem, że jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. Kochani, Jezus Chrystus jest mostem do Boga, jest mostem do tatusia. Jeżeli dziś masz pustkę w sercu, taką jaką ja miałem, to chcę ci powiedzieć, że Jezus Chrystus dziś chce ci wypełnić tą pustkę. Nic nie jest w stanie wypełnić tej pustki. Dobre pieniądze, alkohol, nawet przyjaciele, nic, dobre wyjazdy, imprezy. Ty sam dobrze wiesz, bo stykasz się z tą szarą rzeczywistością, która nas otacza. A ja chcę ci dać miłość prawdziwą. Chcę ci dać za darmo. Za darmo. Abyś dziś uwierzył w jedynego Syna. Pana, Pana i Króla Królów. To jest za darmo. Ja ci nie mówię o religii. Ja ci mówię o relacji, którą dziś możesz przyjąć. Od dziś możesz prawdziwie mieć relację z Jezusem 24 godziny na dobę. Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony, nie chcesz już tak funkcjonować, nie chcesz tak żyć dalej, wymiotujesz już w ogóle tym wszystkim, coś się przygniata, to podejdź tu. Chcę położyć na ciebie ręce. Moi przyjaciele będą się o ciebie modlić. Jezus Chrystus działa. Jego Święty Duch żyje we mnie. Czy ty w to wierzysz lub nie wierzysz, ale przyjdź i się przekonaj. Ja ci nie mówię o religii. Ja ci mówię o żywym Bogu, o Jezusie Chrystusie. Przyjdź tutaj. Pojednaj się z żywym Bogiem. Miej pewność zbawienia po śmierci. Ja ją mam. Nie boję się śmierci. Nie boję się śmierci. Wielu ludzi boi się śmierci. Czy chcesz tego?
chcesz Boga żywego, to tutaj podejdź. Pomodlimy się o Ciebie. Jezus żyje. Amen.